Była niezwykła, raczej nieszczęśliwa, a przede wszystkim nieoficjalna. Miłość jednego z twórców poznańskiej pracy organicznej. I to nie jedna. Jego wizerunek jest powszechnie znany i na portretach Marcinkowski nie robi wrażenia playboya. Jednak w pierwszej połowie XIX wieku kanony urody były inne. Z przekazów wiadomo, że Marcinkowski robił duże wrażenie na kobietach. Młodzian, blondyn, o niebieskich oczach i takiej dość miłej i bardzo, bardzo, bardzo mógłbym powiedzieć wyjątkowej urodzie. Marcinkowski nie był z urodzenia ani szlachcicem, ani mieszczaninem. Był synem karczmarza. Uczył się w gimnazjum Marii Magdaleny. Był zdolnym uczniem i udało mu się znaleźć bardzo dobre źródło dodatkowego zarobku. Został zaproszony po prostu do Wąsowa, tam gdzie mieszkała ze swoją babcią Emilia Szczeniecka, gdzie byli dwa jej bracia, Konstanty i Stanisław. I Marcinkowski spełniał funkcję korepetytora, trochę wychowawcy nawet tych dwóch chłopców. Obok wychowanków Marcinkowski spotykał też ich siostrę. 4 lata od niego młodszą Emilię. Chłopak w wieku gimnazjalnym rzadko zwraca uwagę na dziewczyny o tyle lat młodsze. Ale z podlotkami sprawa wygląda inaczej. Bez wątpienia Szczaniecka była zakochana w Marcinkowskim. Bardzo szybko między nimi zaiskrzyło, nie w sensie uczuciowym, bo tutaj bym nie przesadzał, na pewno w stronę intelektualnej. Marcinkowski wyjechał na studia do Berlina. Tu uczył się również całkiem nieźle, nie zapominał też o urokach życia studenckiego. Dawał też upust swojemu temperamentowi. Stanął nawet do pojedynku. Na pewno walczył, na pewno na szable. Czy chodziło o sprawy honorowe, męskie, trudno mi powiedzieć, ale bardzo często i chodziło o obrazę, prawda, jakiejś damy serca. Był normalnym człowiekiem. Wiadomo za to, jak skończył się ten pojedynek. To nie było starcie na śmierć i życie, tylko do pierwszej krwi. I przegrał je Marcinkowski, bo wyszedł z niego ze sporą szramą na policzku. Do końca życia, chyba nastąpiło uszkodzenie jakiegoś nerwu, miał nerwowy tik, przymykał jedno oko. Szczaniecka również pojechała na studia na zachód, ale do Drezna. Wtedy po raz pierwszy spotkała się z polską konspiracją narodową. W tym samym czasie pierwsze kontakty z konspiracją miał też Marcinkowski. Za działalność w tajnym ugrupowaniu Polonia został skazany na twierdzę. Miał jednak sporo szczęścia, bo wstawił się za nim Antoni Radziwiłł, ustosunkowany na berlińskim dworze. Dzięki temu nie został oskarżony o zdradę stanu, a po wyjściu z więzienia mógł skończyć studia. Do Poznania wrócił już jako świeżo upieczony lekarz. Pracował w szpitalu sióstr Szarytek, niedaleko placu Bernardyńskiego. Był bardzo dobrym chirurgiem. Nie dzielił pacjentów na bogatszych i uboższych, lepszych i gorszych. Jak kiedyś zachorował na dwór i sądzono, że umrze, to w wszystkich kościołach, i ewangelickich, i katolickich, i w Bużnicy Poznańskiej odbywały się modły, żeby on został, prawda, uratowany, uzdrowiony. Kontakty między Marcinkowskim a Szczaniecką trwały nadal, choć oboje byli powściągliwi w okazywaniu uczuć. Być może nie były one zbyt gorące, a tylko przyjacielskie, a być może oboje zdawali sobie sprawę, że nigdy nie będą mogli być razem. O tym, żeby doszło do małżeństwa pomiędzy nimi, nawet nie można myśleć. To było nie do pomyślenia. Mówimy o pierwszej połowie XIX wieku, kiedy kastowość była bardzo silnie zaakcentowana. Parweniusz, syn, prawda, karczmarzy czy wozaka, nie powinien w ogóle, prawda, sięgać do warstwy, z jakiej pochodziła Szczaniecka. Gdyby doszło do takiego mariażu, Szczaniecka, jako osoba, która popełniła mezalians, byłaby wydziedziczona, a jej dzieci byłyby pozbawione tytułu szlacheckiego. Nic jednak nie stało na przeszkodzie, by Marcinkowski był lekarzem panny Szczanieckiej. Podczas jednej z epidemii Emilia tak ciężko zachorowała, że rodzina była przekonana o jej śmierci i wręcz zaczęła przygotowania do pogrzebu. Do domu wezwano Marcinkowskiego. Nie chciał uwierzyć, że Emilia nie żyje. Zastosował wtedy tak zwaną moksę. Jest to zabieg, który może być w różny sposób wykonywany. W tej chwili się przyjmuje, że to był po prostu rozgrzany kawałek metalu, żelaza, które nagle przyłożył do prawej strony, prawej kości ciemieniowej. Okazało się, że Emilia tylko zapadła w letarg, z którego wybudził ją Karol. Po tym wydarzeniu więź między nimi stała się jeszcze silniejsza. Jednak i dla Szczanieckiej, i dla Marcinkowskiego były ważniejsze rzeczy od porywów serca. On jest tutaj wziętym lekarzem, nagle rzuca wszystko, dowiaduje się, że wybucha powstanie w Warszawie. Do powstania listopadowego, czyli na wojnę z Rosją, pojechała też Szczaniecka.
Ona zaplanowała dla siebie rolę sanitariuszki. Razem z Klaudyną Potocką ciężko pracowała w lazaretach i na polach bitew. Jest bardzo prawdopodobne, że w całym okresie wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku chyba nieraz się nie spotkali. Marcinkowski nie chciał być oficerem sztabowym. Łatwiej było go spotkać na froncie, konno z szablą w dłoni. Jednak bardziej sprawdzał się jako lekarz i taką rolę przede wszystkim pełnił. Kiedy powstanie upadło, jego oddział przedostał się na teren Prus. I tam w Kłajpedzie Marcinkowski pomagał w opanowaniu epidemii cholery. Karol Marcinkowski podczas studiów w Berlinie trafił do więzienia za działalność w polskiej organizacji konspiracyjnej. Po powrocie z twierdzy był w Poznaniu wziętym lekarzem. Nie było tajemnicą, że darzy go przyjaźnią Emilia Szczaniecka, ziemianka, z którą ze względu na różnice klasowe nie mógł wziąć ślubu. Oboje walczyli w powstaniu listopadowym. Kiedy Marcinkowski po raz drugi wrócił do Poznania, był już innym człowiekiem. Przeszedł znaną z XIX-wiecznej literatury przemianę. Z romantyka stał się pozytywistą organicznikiem. Nie targały już nim młodzieńcze emocje, teraz już chciał się rozwijać przez pracę i pomagać innym. Ale kiedy wrócił do Poznania, to przyjechał w to samo miejsce, co przed wyjazdem. Do kamienicy przy Starym Rynku. W tym domu mieszkała inna kobieta ważna w życiu Karola Marcinkowskiego, Albertyna Kolska. Z nią Marcinkowski tym bardziej ślubu wziąć nie mógł. Była zamężna z Augustynem Kolskim, właścicielem apteki pod Złotym Lwem. Według niektórych biografów Marcinkowskiego, młody Karol był zakochany w starszej od siebie o 2 lata Albertynie od czasów szkolnych. Była to panna, która swoją urodą zwracała uwagę, uważając ją za najpiękniejszą, prawda, poznaniankę w tamtym czasie. Wiadomo na pewno, że Marcinkowski wynajął mieszkanie w jej kamienicy zaraz po pierwszym powrocie do Poznania. Wychodził z rana do pracy przy Placu Bernardyńskim, wracał po południu, na piętrze przyjmował pacjentów, a wieczorem wyjeżdżał na wizyty domowe. Ten nieprawdopodobnie popularny człowiek, o którego bili się pacjenci, chcieli być przez niego leczeni, zarabiał więcej niż naczelny prezes prowincji, czyli najwyższy urzędnik wtedy w prowincji poznańskiej. Powstaje pytanie, co z tymi pieniędzmi robił? Według wszelkich dostępnych informacji Marcinkowski przede wszystkim pomagał biednym. Nie dość, że leczył ich za darmo, to jeszcze kupował im leki. Takie postępowanie na pewno robiło dobre wrażenie na pannie Szczanieckiej, z którą przecież cały czas się spotykał. Te kontakty nie zostały nigdy zerwane, bo przecież Karol Marcinkowski, kiedy szybko dał się poznać jako znakomity lekarz, bardzo często był wykorzystywany jako tak zwany lekarz rodzinny, lekarz domowy. Augustyn Kolski był już starszym człowiekiem. Dużo wskazuje na to, że chorował na serce. Młody, znany lekarz, mieszkający pod jednym dachem z żoną starszego aptekarza, był wdzięcznym tematem do plotek. Tym bardziej, że Augustyn zmarł w domu. Co ciekawe, Marcinkowski zrobił sekcję zwłok. Na miejscu, w kamienicy. W tych ciasnych warunkach prawdopodobnie niewygodnie było robić sekcję zwłok. On się skaleczył. Czyli bardzo łatwo w tym czasie po skaleczeniach, kiedy nie znano aseptyki, antyseptyki, prawda, i roli bakterii przyrannych, dostał sepsy. Marcinkowski wyszedł też i z tej choroby, mimo że od 20 roku życia chorował na gruźlicę jamistą. Gdy zmarł Augustyn Kolski, Marcinkowski nie mógł już dłużej mieszkać w kamienicy przy Starym Rynku. Bo plotki o tym, co robi znany lekarz kawaler w jednym domu z wdową, tylko trochę od niego starszą, mogłyby Marcinkowskiego bardzo drogo kosztować. Dlatego zamieszkał w domu przy ulicy Podgórnej. W domu, który należał do Albertyny Kolskiej. Gdy mieszkał właśnie w tym domu, powstały jego najbardziej znane dokonania. Był inicjatorem powstania bazaru, założył Poznańskie Towarzystwo Naukowej Pomocy, był radnym miejskim, ale też cały czas pracował jako lekarz. Jako pierwszy na ziemiach polskich zaprotestował przeciw upuszczaniu krwi, które często stosowali wówczas medycy. Objaw po upuście krwi w zapaleniu płuc polegał na tym, że lżej się oddychało pacjentowi, bo obrzęk spadał w płucach. Sądzono, że to jest środek leczniczy. A to był środek, który niestety działał odwrotnie. Marcinkowski całym sobą zajmował się już wyłącznie pracą organiczną. Fundował stypendia naukowe dla zdolnych Wielkopolan. Robił wszystko, by Polacy byli dobrze wykształceni i przygotowani na ekonomiczną walkę z Prusakami. Inne sprawy obchodziły go niewiele. Według części biografów Marcinkowskiego był on tak zapracowany leczeniem i pomaganiem innym, że nie miał czasu na zajmowanie się kobietami. Ale mogło też być tak, że uciekał w sprawy publiczne, bo życie osobiste kompletnie mu nie wyszło. Ale nikt nie zostawił zapisków, które by taką tezę potwierdzały.
W życiu Karola Marcinkowskiego ważne były dwie kobiety. Wdowa po aptekarzu Albertyna Kolska i ziemianka Emilia Szczaniecka. Żadnej z nich nie mógł pojąć za żonę. Poświęcił się pracy na rzecz społeczeństwa, ale z obiema kobietami utrzymywał kontakty. Nawet ostatnie chwile życia Marcinkowskiego związane były z rodziną Kolskich. Gdy zdawał sobie sprawę, że umiera, pojechał do majątku w Dąbrówce Ludomskiej, gdzie żyła najmłodsza z córek aptekarzowej Kolskiej, Anna. Umierający na gruźlicę Marcinkowski był tam otoczony bardzo dobrą opieką, choć niektóre jego wymagania mogły budzić zdziwienie. Jak choćby to, by przenieść go do stajni. Dlaczego tak? Po prostu chodziło o to, że mocz zawiera mocznik, amoniak. Pan redaktor wie, że sportowcom, szczególnie tym w porców siłowych, bokserskich, zapaśniczych, ciężarów, podaje się do wąchania amoniak, ponieważ on pobudza oddychanie. Przed śmiercią Marcinkowski prosił, by nie dopuszczać do niego księdza. Nie przyjął ostatniego namaszczenia. Mało kto wie o tym, że Karol Marcinkowski był co najmniej agnostykiem. Na żadnym z kamieni nagrobnych, na żadnym sarkofagu nie było żadnych symboli religijnych ani świętej pamięci. Niechęć do przyjmowania sakramentu można było też tłumaczyć inaczej. On powiedział, że on nie czuje się osobą, która ma coś na sumieniu. I w związku z tym uważa, że to jest zbyteczne. Kiedy doszło do pogrzebu, duchowni poznańscy, zwłaszcza młodsi, protestowali, nie chcieli uczestniczyć w kondukcie żałobnym. Arcybiskup wyraźnie wydał im polecenie. Pogrzeb Marcinkowskiego był wielką manifestacją, ale już w parę miesięcy później jego osoba stała się przedmiotem towarzyskiego skandalu. Się ukazały sztuki teatralne, gdzie niedwuznacznie się mówi, prawda, o tego rodzaju kontaktach miłosnych Szczanieckiej z Karolem Marcinkowskim, ale to były rzeczy zupełnie tendencyjne. Emilia Szczaniecka zareagowała najlepiej, jak tylko mogła. Mianowicie zignorowała autora, zignorowała sztukę. Jakby w ogóle czegoś takiego nie było. Ludność Poznania, mieszkańcy Poznania też zachowali się rewelacyjnie, bo po paru przedstawieniach sztuka padła. Dużo brutalniej tak zwana opinia publiczna obeszła się z aptekarzową Kolską. Na mieście mówiło się, że Karol Marcinkowski jest ojcem jej najmłodszej córki. To właśnie w jej majątku Marcinkowski umarł. I choć to opowieść fabularnie atrakcyjna, to chociażby psychologicznie mało prawdopodobna. Znając obowiązkowość Marcinkowskiego, na pewno wziąłby na siebie obowiązek utrzymywania tego dziecka. Trudno dziś naukowo wykluczyć czy potwierdzić ojcostwo, ale są prostsze metody. Sprawdziłem, kiedy się te dzieci urodziły. Mam gdzieś daty urodzin tych dzieci. Odliczyłem te 9 miesięcy. W tym czasie Marcinkowskiego nie było w Poznaniu. Przy żadnym poczęciu. XIX-wieczne salony były bardzo rozplotkowane. Ślady każdej z pieprznych opowieści powinny się znaleźć w jakichś pamiętnikach. Żadnego takiego śladu po prostu nie ma. Ani w wspomnieniach z tamtego okresu, ani w listach, które by świadczyły o tym, żeby kontakty Marcinkowskiego z Albertyną Kolską przekroczyły granice zbliżenia. Łączyła ich na pewno przyjaźń i miejsca zamieszkania. A na to drugie, przy Podgórnej, warto zwrócić szczególną uwagę. W tym samym domu, w którym żył Karol Marcinkowski, mieszkał też najbardziej znany na świecie człowiek urodzony w Poznaniu. To Paul von Hindenburg, późniejszy prezydent Niemiec. Człowiek, który oddał władzę Adolfowi Hitlerowi. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść.